Salceson i musztarda w szpitalnej diecie trzylatka. O tym poinformowali nas zbulwersowani rodzice. Wpis na naszym profilu facebookowym wywołał wiele emocji. Sprawdziliśmy, jak i za ile są żywieni pacjenci w łódzkich szpitalach i dlaczego wciąż szpitalne menu pozostawia tak wiele do życzenia. Anna Łukasik. Śniadanie dla trzylatka w Centrum Zdrowia Matki Polki? Chleb, masło, salceson i musztarda. Obiady z kolei dostawaliśmy zimne, bo dziecko leżało na dalszym oddziale i zanim nałożone porcje do nas docierały, to już zdążyły wystygnąć. Taki wpis oburzonej matki małego pacjenta pojawił się na naszym redakcyjnym Facebooku. I wtedy rozgorzała internetowa dyskusja. Salceson i musztarda. Pyszny, zrównoważony posiłek dla kilkulatka. Tymczasem więźniowie dostają śniadanka na wypasie. Czy rzeczywiście więźniowie lepiej są karmieni od pacjentów? Ze stawek żywieniowych tak nie wynika. Tu w areszcie śledczym w Łodzi osadzeni mają do dyspozycji 4 diety. Podstawowa kosztuje 3,80 zł na dzień. Najdroższa dla cukrzyków o 3 zł więcej. Jak mówi rzecznik Łódzkiej Służby Więziennej, ponieważ jest to żywienie zbiorowe, choć nie kosztuje wiele, więźniowie nie głodują. Trudno tutaj oceniać jak gdyby jakość tych posiłków. Większość osadzonych to są mężczyźni, więc te posiłki muszą być takie, aby im zapewnić tę podstawową przynajmniej ilość kalorii. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki przynajmniej teoretycznie powinno być dużo lepiej. Stawka żywieniowa to 20 zł dziennie dla małego pacjenta. Diet także jest kilka, każda dostosowana do wieku dziecka. Skąd więc musztarda w menu trzylatka? Na pewno tej musztardy nie powinno być. Lekarz naczelny pediatrii przyznaje, że szpital nie jest zadowolony z usług firmy cateringowej. Menu dość jednostajne. Śniadania i kolacje, chleb, kilka plastrów taniej wędliny, musztarda, ketchup, żadnych warzyw. Około 20 zł stawka dzienna, więc no w żywieniu zbiorowym to nie jest to chyba mało. Także chyba możemy oczekiwać więcej. Firma cateringowa obsługuje około 50 szpitali w całej Polsce. Jej prezes nie zgodził się na nagranie rozmowy telefonicznej, w której tłumaczył, że 20 zł to nie tylko tak zwany wkład do kotła, ale inwestycje w kuchnię, opłaty za dzierżawę, media, pensje pracowników. Dzieci tak naprawdę jedzą za 5 do 7 zł dziennie. Instytut nie może rozwiązać umowy z firmą cateringową, bo ta podpisana jest na 10 lat. Dlaczego zatem szpitale, choć niezadowolone, korzystają z cateringu? Bo tak jest taniej. Koszt prowadzenia własnej kuchni to jest duże obciążenie finansowe dla szpitala. Wynika to przede wszystkim z tego, że trzeba zatrudniać pracowników, płacić za nich ZUS itd. Dlatego jest to jedna z usług, które zlecamy firmom zewnętrznym. Tu w łódzkim szpitalu imienia Kopernika stawka żywieniowa to nieco ponad 11 zł na pacjenta. Szpitalne jedzenie nigdy nie uchodziło za wykwintne. Pacjenci mogą dojeść w prywatnych barach i restauracjach, które są na terenie niemal każdego szpitala. Tylko czy o to chodzi?